pochodzili z rodziny Ormian Lwowskich, zajmowali się handlem, handlowali wolami. Jeden z potomków Krzyżanowiczów w XX wieku wspominał, że jego przodkowie pognali woły aż do Wiednia. I możemy się domyśleć, że było to w 1683 roku. Ale zawsze pamiętam, że coś dobrego dla miasta trzeba robić. Założył zakład wodoliczniczy na Podzamczu i właśnie do tego zakładu kilkakrotnie przyjeżdżała kurować się Maria Konopnicka. Tu również pochowana jest Emilia Kisielek, założycielka Lwowskiego Pogotowia Ratunkowego. Bardzo piękny. To mówi o tym, że fundatorami była bardzo bogata rodzina Baczewskich. Tą datę 1782, rok założenia fabryki wody kielekierek Baczewskich, znali wszyscy w XIX wieku i w okresie międzywojennym, ponieważ data ta była wybita na każdej flaszeczce wyrobu Baczewskich. Zakładu Sacre Coeur jako wychowa i później odwdzięczyła swoim wychowawczyniom utworem w Przedpiekle. Po raz drugi przyjechała do Lwowa już jako dorosła osoba za teatrem Pawlikowskiego, kiedy Pawlikowski dostał nominację na dyrektora Teatru Lwowskiego. Za życie mało był znany i swego czasu nawet opowiadał, że jeden raz jechał w pociągu z małym chłopczykiem w jednym przedziale, rozmawiali, on mu sprezentował książeczkę i ożegnał już, ale nie zdążył się przedstawić. I kiedy się już żegnali, on zapytał: Malucha, czy ty wiesz, kim ja jestem? To on, dziecko powiedziało: tak, oczywiście, wiem, pan jest Sienkiewiczem. Galicja Wschodnia dawała 5% światowej wydobycia ropy naftowej i to właśnie rozpracowanie przemysłowego wydobycia ropy naftowej Szczepanowski bardzo dużo zrobił. Tam brał udział w wyprawie Garibaldiego na Sycylię, na emigracji nawet spotkał Mickiewicza i przywitał go słowami: dzień dobry, proszę pana, jestem tym, kogo poeta zabił. Zawsze chciał wrócić do kraju, nie udało się do tego wyjścia. Zmarło we Florencji. Jej właśnie rota mogła być hymnem narodowym. Rozpatrywali właśnie taką możliwość. A do dnia dzisiejszego słowo roty "nie rzucim ziemi złot na rzut" jest nadal aktualne dla Polaków mieszkających poza granicami kraju. Nie wiedziała, czy dożyje do odzyskania niepodległości przez kraj, ale wszystko robiła dlatego, żeby ten dzień przybliżyć. Takie miejsce śpiewają roty, już właśnie słyszeć. Był odkryty przez profesora Stanhausa. Przypadkowo usłyszał rozmowę studentów w Krakowie i zorientował się, co coś tak jak myśli ten człowiek. Zapoznali się, zaprosił go tu właśnie do Lwowa i to właśnie wykładał na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Oczywiście nie mógł sobie taki grobowiec piękny zafundować. Był komitet obywatelski, który właśnie organizował ten pochówek i zamówienie było dane dla Juliana Markowskiego, młodego rzeźbiarza. To była jego pierwsza praca. Markowski wtedy był dość biedny, mało znany. Wygrał tą pierwszą nagrodę i wykonywał. Ale póki wykonywał, to swego czasu pisał taki liścik do organizatorów: proszę państwa, przepraszam bardzo, ale czy mogłabym dostać 50 zł zaliczki, bo nie mam co do garnka włożyć. To wolność było godło, hasło powstańców, tego widzimy tu Polska, Litwa i Ruś. To był poeta i dlatego lira i zwój papieru. Przypominamy kilka tytułów jego utworów. Artur Grodger również od dzieciństwa był związany z Lwowem, bo właśnie tu, w Lwowie, zaczynał naukę rysunku u Kosaka, a już później wyjechał do Krakowa. Cmentarz Leczakowski, takie romantyczne spacery, bo już wtedy nazywano cmentarz Leczakowski ogrom snu i miłości. Wanda Monell dała część swojego posagu. Paryż Filipi, przyjaciel Grodgera, właśnie sprojektował ten nagrobek. Portret Grodgera wyrzeźbiła sama Wanda Monell. Wanda była wierna Grodgerowi do końca życia, nie zważając na to, że wyszła za mąż, bo za Mlodnickiego. Maryla Wolska, córka Wandy Monell, później wspominała, że w naszym domu zawsze żył Grodger, a tato po prostu musiał z tym się pogodzić. Rozumiem, że to nie jest rywalizacja, to nie jest, tam nie chodziło o jakąś zazdrość, ale tu w sercu u Wandy Grodger pozostał na zawsze. Ale ja bym coś jeszcze inaczej powiedziała. Przez długie życie on płomień twórczości niósł.
bo pracował do ostatnich swoich dni. Dlatego ten płomień twórczości właśnie w ręku Prometeusza, można to i tak zrozumieć. Kamieniarza, dlaczego kamień? Jeden z bardzo znanych wierszy Iwana Franki tak się nazywa, kamień. O czym on opowiada? Opowiada o długiej, żmudnej pracy kamieniarze, który robił tunele. I to jest bardzo długa praca. Oni nie wiedzą, czy ją zrobią. Może oni umrzą, będą następne pokolenie kontynuowali. Ale mówi się, tak nam ciężko. Ale my to robimy następne pokolenie. Ktoś będzie to kontynuował. Czy Państwo odczuwają bliską ideę? To, co my słyszeliście właśnie, to było bardzo ważne. Praca nad tunelką. Pracujmy. A skutki nie będą. Jak to dla nas. Zapraszam. Ja mam tam po prostu. Bo Zaręba na parę lat starszy od Pyryckiego, już kiedy jeden i drugi mieli po setce, mówił do Pyryckiego, wiesz co, ty jesteś starszy, to zrób mi herbatę. Pomiędzy Zarębą i Pyryckim, taka na postumencie czapka ulańska, Sasz Czulowski, legionista Napoleona. Będziemy dzisiaj w operze. Operze od 10 lat nosi imię Salomeje Kruszelnickiej, stowarzyszonka naszego teatru. Jest bardzo utalentowana sopranistka początku XX wieku, ale mówi to nie dlatego, że Lwowianka, trzeba ją chwalić, prawda, bo słowa trzeba chwalić. Obiektywnie o Kruszelnickiej powiedział Rinaldo Cartopassi. Tylko jedna kobieta potrafiła podnieść się do ich wysokości, a czasem swoim artystyzmem nawet ich przewyższyć. I to właśnie było powiedziane o Kruszelnickiej. Dlaczego taka popularność, dlaczego właśnie tak znana? No po pierwsze miała fantastyczny głos. To, bez tego nie byłabym właśnie aktorką operową, to i zrozumiała. Oczywiście, jak ładna kobieta, aktorka, miała bardzo dużo wybiciela. Dlaczego księdza była przygotowana? Oczywiście była bardzo porządną dziewczyną. I to strasznie denerwowało lwowską złotą młodzież. No skąd taka aktorka na naszą głowę się wzięła? Księżniczka z Kazimierza Bady nawet raz założył się z przyjaciółmi, że Kruszelnicka, która wszystkim odmawia, z nim pójdzie do restauracji, bo nie będzie śmiała żony odmówić. Mać działać narodowy, ponieważ za działalność spiskową był posadzony w więzieniu. I tam do więzienia wziął ze sobą słowniczek polsko-angielski i wyszedł z niego z tłumaczeniem Szekspira. A później kiedyś powiedział, to miejsce nauczyło mi szanować czas. Ale w więzieniu zaczął tracić wzrok. Pod koniec życia całkiem ociemniał i Paryż Filippi właśnie tu pokazuje już jako ociemniałym. I ostatnie utwory dyktował żonie, ona zapisywała właśnie jego utwory. I dlatego właśnie widzimy tu Kaliopę pięknoglosą, ponieważ pięknie pisał, ale pisał o historii, dlatego muza historii Klio. Był powstańcem, dlatego znów widzimy to godło powstańców. Ale zwróćcie uwagę, Klio ma na głowie wieniec czerniowy. Pamiętamy, XIX wiek, historia Polski. W Czerniu historia była i dlatego właśnie tak to jest pokazane.